Pierwotnie zaplanowano, że w 2020 roku do miejskiej kasy wpłynie 488 milionów złotych. W ciągu roku jednak okazało się, że te wpływy będą większe, i w efekcie na koniec grudnia wszystkie wpływy do miejskiego budżetu zamknęły się w kwocie 510 milionów. Ale urosły również wydatki z pierwotnie planowanych 498 milionów do. 517. Jak wynika z danych przedstawionych na środowej sesji, zmienił się również deficyt budżetowy. Z planowanego niedoboru w wysokości 10 milionów faktycznie zabrakło 7. To dobry wynik, jeśli porównamy go z danymi z lat 2018 i 2019. Wówczas wartości deficytu wyniosły odpowiednio 24 i 42 miliony złotych. Tegoroczny niedobór okazał się więc pięciokrotnie niższy niż w roku poprzedzającym pandemię. Na wpływy do miejskiej kasy składają się środki z wielu źródeł. Subwencje stanowią niemal 25% miejskiego budżetu. Kolejne istotne źródło przychodów to różnego rodzaju dotacje. W tym unijne. W 2019 roku samorząd uzyskał z dotacji blisko 34% całej wartości budżetu, co w przeliczeniu na złotówki dało ponad 173 miliony złotych. Największą kwotę w przychodach stanowią tak tzw. dochody własne. To między innymi wpływy z podatków i opłat, mienia komunalnego, udziału w podatkach PIT i CIT. Przez cały rok uzbierało się tego ponad 210 milionów złotych. W wydatkach jak zwykle prym, wiedzie, oświata i wychowanie. Na cele związane z tymi działami wydano 195 milionów złotych. Kolejnym istotnym wydatkiem jest pomoc społeczna, ale też i dodatek 500+, czyli tak zwana rodzina. Te dwa działy kosztowały nas 144 miliony złotych. Kolejny słupek to wydatki na transport i łączność. 49 milionów. Kolejne 26 to ochrona środowiska. 23 miliony kosztowała administracja publiczna. Na kulturę fizyczną poszło 19 milionów. Kultura i dziedzictwo narodowe pochłonęły o 5 milionów mniej niż sport. Miasto odnotowało również istotny ubytek w swych dochodach, będący skutkiem pandemii. Pozamykane jednostki to ograniczone wpływy z usług. Ulgi udzielone przedsiębiorcom, wyłączone parkometry, mniejsze przychody z udziałów w PIT i CIT. Na walkę z COVID-19 łącznie wydano z miejskiej kasy blisko 11 milionów 123 tysiące, ale ponad 9,5 miliona z tej kwoty zostało pokryte przez fundusze zewnętrzne. Bilans wskazuje, że miasto do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa dołożyło nieco ponad 1,5 miliona złotych. Sporo wydaliśmy na na inwestycje. Najważniejsza i najdroższa okazała się modernizacja energetyczna pięciu przedszkoli, niemal 10 milionów. Budowa fragmentu trasy wschodniej kosztowała 9 milionów. Najważniejsze według oceny prezydenta inwestycje łącznie kosztowały nasz budżet około 55 milionów. Na realizację zadań z budżetu obywatelskiego poszło 2 miliony 410 tysięcy. Wśród wydatków zwracają uwagę te, Niesione na ochronę środowiska to niemal 21 milionów. Najwięcej, bo ponad połowę, pochłonęła gospodarka odpadami. Na ten cel, na głowę statystycznego mieszkańca, wydaje się rocznie ponad 166 zł. Jak obliczyli urzędnicy, w ciągu 2020 roku mieszkańcy miasta wyprodukowali niemal 25 tysięcy ton odpadów komunalnych. Jak obliczyliśmy my, rocznie każdy z nas wytwarza blisko 360 kg śmieci. W każdym niemal budżecie domowym znajdują się również raty kredytowe. Podobnie jest w mieście. Suwałki na koniec 2020 roku były zadłużone na kwotę około 219 milionów złotych. Wskaźnik zadłużenia obliczony został na 43,1%.